Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i przemistrz Snajper. I witam was w drugim odcinku z Ser Elite V2. Niestety tutaj jest zrąbane coś takiego, że wczytuję grę i muszę jeszcze raz zabijać tych, których zabiłem przy nagrywaniu. No i troszeczkę się musiałem strzelać, ale będę miał więcej punktów po tej misji, to będzie pewne. Tak czy inaczej, idziemy stąd, sobie to już sprawdzę, czy czegoś nie ma specjalnego, może jednak ktoś minąłem, a ja po prostu nie byłem tego pewny. I pisaliście mi w komentarzu, żebym sobie zamienił z Thompsona na MP40, bo podobno jest lepsza. No to zaraz to wszystko okaże i snajperkę Springfield na Wellroda, ale to musimy znaleźć kogoś, kto w ogóle taką broń odda w wolne ręce. Dobra, szukamy ciał do zlutowania. O! What? O! Czyżby chcieli nas napaść? Jeszcze teraz? Nie, no nie przesadzać. Przecież ja w ogóle nie sprintuję. To co, kaman? Dobra. Lutuj. Przeładuj jeszcze. No i teraz już mamy ammo, żeby móc taką bronią strzelać porządnie. Zaraz, tu co jest? Moment. Trzeba to wszystko sprawdzić. Na górze nie ma. Ale to jest idealna pozycja na kampę. Z góry. To nieważne. Tu można wejść? Nie, nie wejdziemy tutaj. Za Chiny. No chyba, że... Nie, tu nic. Nie no, trzeba sprawdzać. Zawsze jakiś sposób, żeby się tu dostać. Albo go nie ma. Nie, to jest tylko cały czas literia chowanie się za osłoną. Tu to samo. Więc się tam nieniemy na skarby. Ale dobra, możemy już iść tutaj. Mamy w sumie taką drogę. Dobra. Może kucniemy trochę, żeby nam się nieco energii zregenerowało. O, amunicja. Amunicja do Wellroda. No dobra, idziemy. A dobra, już się nam tu nieco zregenerowało. Tam na górę nie wejdziemy. O kurde. Tu trzeba jakoś będzie teraz postąpić dość... inny sposób. Mam już pomysł. Użyjemy do tego kamienia. To będzie F. I celuj z kolta dobrze. Bardzo dobrze masz wycelować. Aha, proszę bardzo. Czyli jednak Colt jest dobry, tylko trzeba w samą centralną skórę głowy wycelować. A nie w hełm. No bo hełmu nie przebije, wiadomo. No ale to było dobre. Niczego sobie headshot. Moment, bo coś ta muzyka się zrobiła za głośno. I musimy uważać, żeby nas nie wykryli tym razem. Odcinki będę się starał robić po pół godziny, żeby nie były ani za krótkie, ani za długie. Moment. Sprawdzimy, czy tu kogoś nie ma. Schowaj się za osłoną. Tu jeszcze sprawdzimy. Ale to są pustki raczej. Dobra. Tak nie wycelujemy. To schodź z tej osłony. O kurde. Gdzieś ty mnie widział? Gdzie on mnie widział? Co za skurczy syn. Moment. Nie, zejdziemy na dół. Jak będzie lepiej. No bo jak tam wejdziemy, no to nas wykryją. Dobra, są schody na dół. Lepiej na kucaku. Weź ze sobą najlepiej karabinek. Będzie to idealny sposób. O, 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 o.
Patrz, nie wyceluje. No czemu nie chcesz wycelować? Robisz dziadostwo, wiesz. Dobra, gdzieś widziałem tego kolesia. O, jest. Jeb! A, w samo oko. Piękny hedzik. Dobra, ktoś tu jeszcze podejdzie? Czy mam to robić w dość niestandardowy sposób? Dobra, tam leży trup. Gdzieś jeszcze? Gdzieś jeszcze? O, proszę, jest. O kurde. O kurde. Zrąbałem trochę sytuację. Dobra. Tu uważać. Gdzie ten koleś poszedł? Przeładuj to lepiej. Dobra. Koleś, pokaż się. A, tamten ucieka. Gdzie ja bym nie chciał. Nie, dobra. Ja się tak bawić nie będę w takim razie. No pokażcie się, ludzie, come on. Dobra. Chcecie mnie chyba wkurzyć i to porządnie. Uważnie, żebyś zaraz nie zebrał po mordzie ze snajperki. Takie kozaki z was. A potem się już boicie. O nie, tu nie wyceluję również. Dobra. Zrobimy to już inaczej, bo mi się już traci cierpliwość. O, zauważyli mnie. I jest! I jeszcze trafienie w głowę. Gdzieś jeszcze? Gdzieś tutaj, no. Weź się, pokaż. Dobra, dwóch, trzech trupów. Ło, 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 ło. Patrz, trafił mnie. Tylko jak on to zrobił? Nie, dobra. Tak się bawić nie będziemy. No patrz, jak on to robi. Zaraz się skończy taka zabawa. Dobra, tu się skampimy. I może wtedy zauważymy tego kretyna. Tam kampisz? Nie no, chce mnie po prostu wkurzyć. I tyle. Ojojoj. Trochę rozbiłem nóżki. Ale żyje. Gdzie ten koleś? O, widzę, że lubi się bawić ze mną w ciuciu babkę. No to dobra. Jak sobie życzysz. Żebyś potem nie błagał o litość. Bo na mnie nie ma co liczyć, jeżeli chodzi o takie rzeczy. O! Jest amunicja. O, granata mamy. A to są te granaty. Steel hand granate. Ło, jak to brzmi okropnie. A dobra, rzucimy granata dla zasady. Ale pizgło. To przynajmniej jakoś odwróci ich uwagę. I jak dostał. Ale on nie zginął wcale. Tak naprawdę. No ciało mi przeszkadza. Dobra. Teraz się możemy bawić.
dostał Heda. Ledwo! Dobra robota. Jeszcze bliżej by było, abym zginął. Ciutko się zrobiłem, dobrze. Wow, 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 wow. Dobra, który tam jeszcze taki mądry? Dobra. Widzę, że chyba jednak mu się pomyliło. Gdzie ten snajper? Ten, no chodź tu. Ten snajperski. No gdzieś tutaj. No gdzie ty tam celujesz? Ja go nie widzę, no. No powaga. Chciałbym go zobaczyć, ale nie widzę, no. Dobra. To inaczej, bo widzę, że chcą mnie tu po prostu sprowokować. Nie ma tu żadnej znajdźki. Ale zawsze można sprawdzić jakoś. Dobra, czyli tu nie wejdziemy za Chiny. Dobra. A? Coś było spacja. Aha, to podnoszenie ciała. Nie, ja nie chcę podnosić. Dobra, teraz przebiegnij to na sprincie. Okej, okay, tu jeszcze zlotujemy całą bandę. Gdzieś jeszcze? Dobra, tu już będzie czysto. Tu już nie przeskoczymy tego. Dobra, teraz nakłócanego, bo widzę, że dawałeś sobie energię życiową. No dobra, na snajpera, bo pewne jest to, że mamy snajpera tam gdzieś. To gdzie on to może być? Czekaj, luneta jakaś przydałaby się, ale nic nie ma. I to jest najgorsze. Dobra. Wywalone. Idziemy dalej. Tu się najwyżej schronię. Nic nie ma, nie strzelają. No come on! Gdzieś tym się skrył. Wyjdziesz z tego koryta? Czy mam tam osobiście się do ciebie doczołgać? Dobra, czyli tu mamy iść. A dobra, idziemy. Co tam nas to obchodzi? Okej, okay, jest jakaś... Okej. Okay. Mamy to, czego szukaliśmy. Podłuże ładunki wybuchowe na trasie konwoju. Zapowiada się całkiem wybuchowo. Tylko uderzenia na snajperów. Bo gdzieś mi tu strzelał, tylko teraz ja go nie widzę w ogóle. Od tego zacznijmy. Ale dobra, możemy już podłożyć. No dobra, czyli to jeszcze nie teraz ma to wybuchnąć. Dopiero wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Dobra. A tam wbijemy tej chaty. I sprawdzimy, bo tak nie ma łatwo. Nie odpuszczam. Tam trzeba podłożyć kolejną. Aha, chyba już mam bazę. Ale wejdę sobie tutaj. Posprawdzam, czy tu czegoś nie ma. Tutaj może coś być. Nigdy nic nie wiadomo. Nie ma już tu nic. A więc to była tylko jakby taka łatwiutka droga. A tam się już nie dostaniemy, więc zapomnijmy o tym. Dobra, idziemy. Co ja się będę nakłócanego bawił? I tak nie ma tu żarogów. Jak na razie. Może to spok... O kurde. Dobra.
A ja jednak się przeliczyłem trochę. No. O jest. Dobra, wyjmuj karabin. Ło, w pizdu. Te, bo zginiesz. Jezu. Musiałeś. A no kurde, tak nie wolno, no. No dobra, mamy pierwszy zgon. Niech już będzie. Ale tak nie wolno, no teraz to trzeba. Pewna koncentracja. Dobra, gdzie są te kozaki od siedmiu boleści? Dobra, tam jest jeden. Dobra. Koniec z tobą. Tak kozaczyłeś, tak i zginiesz. Te! Gdzie sla? Te! Jak? Gdzie ten snajper? Czyli jednak gdzieś tu kampi. A tam jesteś. Koniec! Nie ma! Już mi tu dość pogwiazdożyłeś. Moment, trzeba się skryć, bo oni tu będą we mnie napieprzać. A ja sobie na to nie pozwalam. Oj, 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 oj. Ja tak się nie bawię. Dobra, który pierwszy? O, wychyl główkę. A! Poszło! Trochę zużyłem ammo. No. No i teraz poszedł kampić, ale tak się bawić nie będę. Zginiesz marnie. No. I skończyło się twoje kozaczenie. A teraz teren czysty, w 100% możemy się zająć ważniejszymi rzeczami. Okej, gdzieś jeszcze bili ci ludzie. Tu był jeden jeszcze. Okej. O, jakiś bar. Jakiś przepis. Coś tam może być. Dobra, podkładaj. Aha. I co teraz? A, no to teraz do punktu obserwacyjnego. Zapieprzamy. No i dobra. A to ja nie zauważyłem tego w ogóle. Ciekawe. Co tu się działo? Coś tu jest? Bo ja zawsze coś mogę tu znaleźć. Wtedy nic już tutaj nie będzie do gadania. Dobra. Jest. Nie powinienem tak hałasować. Czekaj. Zrobię ci super niespodziankę. I masz tu head-up niespodziankę. No. Yeah. Poszło. No i teraz się do mnie dopieprzą. Ale ładny. Ło. Dobra, zmień broń na jakąś średnią. A, dobry. No, macie rację. MP40 lepsze. Szybciej zabija. I większy damage. Dobra. Bier ammo. I od niego też. O. Okej. Sprzątnięte. Jesteśmy już chyba prawie na miejscu. O! Czekaj, kogoś trzeba tam ubić. Zauważyłem. Nie powiem, że nie, ale zauważyłem. Tylko takie coś warto od razu ubijać. Gdzie on jest? Gdzie jest ten typ, którego widziałem? Moment. Ja go gdzieś widziałem, no. Bez jaj. Dobra. Nie, to nie. Lol. Sprawdźmy.
sprawdzam, jakie tu jeszcze są rzeczy, przedmioty, bo mogę coś znaleźć tu dodatkowego. Ha? Któryś tu kozak? Do strzelania? No na dół chyba nie ma po co schodzić. Ale zawsze można sprawdzić. A, jest ta dziura. No i... A, to jest ten mur, przez który żeśmy przechodzili. Tu ładnie dwóch zabiliśmy przed chwilą. A, no kozaczyni, no to teraz mają, no. Przesraną sytuację. Okej, okay, tu mamy chyba... A, amunicję do Springfielda, no to na bogato. Dobra, teraz tutaj. Okej. Okay. Dlaczego gorączka złota? Coś znalazłem? Lol. Dobra, czyli ktoś mnie znowu obserwuje. Tylko kto właśnie? To chciałbym wiedzieć. Ło. Siapier. Tam jakiś snajper jest. Ło. Dziwne, że mnie ogień jeszcze nie spalił żywcem. No i muszę uważać. Nożem spadł, bo ja nie uważam jak zwykle. No i tak się to potem kończy. Tylko ta trasa mi się nie podoba. Jak dla mnie powinna być inna. O, tutaj. Właśnie. A myśmy się wspinali gdzie indziej całkowicie. O, teraz się grubo będzie robiło. O, jakiś prezesik w garniturku. No okej. Dobra, po was. Ło! Piękny wybuch! Ultra master wybuch! Snajper nowicjusz. No może już nie taki nowicjusz od razu, ale wybuch zarąbisty. No nie pisać mi na Steamie teraz. O kurde, czołgi. O w pizdu. O w pizdu. 2-2-2. No nie pisać mi na Steamie. O ty. A moment. Teraz trzeba wybić tutaj nasze kochane cele. Uo! Wymiatamy. Przeładuj. Bo teraz mamy prawdziwy problem. Te! Czekajcie, gdzie oni to strzelają? Dobra, jest tam. Uo! I w sam karczek. O, bardziej w czaszkę. Płat mózgowy trafiłem. Któryś jeszcze ma odwagę? Zawsze mu mogę zarekomendować lepsze warunki zgonu. Tylko ujawnijcie się. Gdzie tam jeszcze kampicie? Aha, teraz gdzie mam iść? Tam. Tylko jak? Moment. A, są kamperzy pieprzeni. Jeb! Tak jest! Tam jeszcze jeden stoi, chyba już zesrał się ze strachu. Dlatego jego też spotka podzielny los. I gdzie trafimy? W klatę albo w serce. O, bardziej w klatę, w bark. Dobra, o, w pizdu. Dobra, widzę, że czołg się wkurzył. Żelazne płuco. A, czyli w płuco żeśmy trafili. To dobrze. Ale gdzie oni jeszcze tak strzelają? Moment, ja jeszcze chciałbym tu pozabijać. Jeśli w ogóle są jacyś. Jest tutaj. Pobawimy się trochę w snajpera typowego. Ponabijamy sobie jakieś punkty.
O, jest następny. Jeb, prosto w oko, prosto w oko. Prosto w oko, tak jest. Ło, 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 ło. Spokojnie, spokojnie. Jak na wojnie, tu pierdolnie, tam pierdolnie. I znowu jest spokojnie. A teraz, który? Który jeszcze? Te. Widzę, że czołg chyba już ma taką fantazję, że chce mnie zabić. Muszę uważać. Teraz to już mam przewaloną sytuację i to nie jest już śmieszne, tylko niebezpieczne. Kur... To coś mnie chce zabić. Dobra. Wyjebane. Po tobie już! Bumc! Proszę bardzo, czołg w trzy dupy rozwalony. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? He? Chętny, kozacki. Czekaj, a jak wstanę? To ktoś jeszcze strzela? Dobra. Już jest bezpiecznie, czyściutko. Ło, 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 ło. Ale to zrobiłem tak po to specjalnie, żeby po prostu już mieć to z głowy. I gdzieś, i gdzie to jest ta amunicja do snajpery? Moment. Chyba źle, żem teraz poszedł, bo chciałbym sobie uzupełnić tą amunicję. Jest. Okej, dobra. Możemy iść. Ale to było piękne, trzeba przyznać. No, co się blokujesz? Ło, spokojnie. Nie narażaj się na ryzyko zgonu, bo ci tego nie daruję. Mówię ci od razu, z góry. Ale najpierw jeszcze exploring. Oczywiście, które będę mógł w stanie przeszukać. Jak lufa tu odpadła. Dobra, gdzie tała? Jest tu jedno. Pięknie. O, coś czuję, że już mam wszystkiego full. A jest jeszcze tutaj Colt. Co to było? What the fuck. Dobra, wywalone, idziemy w tą stronę. Tak, ktoś strzela? Ktoś strzela, wiedziałem. O, o. Spadłówka. Nie będzie mi tu żaden nazista pluł w twarz. Na pewno nie ty. Dobra. Ktoś... Jeszcze jacyś odważni. Moment. Jeszcze tu ciała są. Te, tam kogoś widziałem. Który to był i gdzie? Na górze? Chyba na górze. O kurde. O nie. Tu trzeba uważać. A no tak, bo to jeszcze przeżyło. Gówno, ostrojstwo. Dobra. Zwłoki przeszukujemy. Zaliczone. A teraz co? Teraz co? Opuść obszar. Dobra, to już to zrobimy bez problemu. Tylko tak, żeby po prostu nas nie wykrył. Aha. Czyli nie będzie to tak łatwo, jakby się to wdawało. Dobra, na sprint. Teraz tutaj. Okej. Tu jeszcze nie byłem, mogę sobie tu wbić. O ile nie będziecie mieli nic ko temu. Dobra. A, tu już się nie wespnę, tak jakbym chciał. Ale dobra, zaraz opuścimy obszar i skończymy odcinek. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka ze Sniper Elite V2. I jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I naziści tak będą przegrywać. Trzymajcie się, na razie. Yo, do następnego odcinka za kolejne 2 dni. I znowu będziemy mieli okazję poszczelać sobie ze snajperki. Takiej przecudownej, może nawet lepszej. Zobaczymy, wszystko w swoim czasie. Na razie.